Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 wraz z dodatkiem Noc Kruka. Tak jak zwykle. Przede wszystkim. Dobra, prowadź mnie, ogniku, ty. Ognik ze spalonego. Nie wiem. Ze spalonego. Nie, ognik szukającego. Amulet szukającego ognika. O! Dobra, tu coś mamy. No szukaj! Co za ku? No kutasia ty. Gdzie ty idziesz? What the fuck? No, dzięki, dobra, ale ja tego... O! Nie, myślałem, że mamy dwie bronie, a tu jedna tylko. No chodź ty. Kurde, żeby on szukał, wiecie. Żeby on pierwszy szedł, a ja za nim. To by było... o wiele lepsze, wiecie. A tak to ja muszę, kurde, muszę iść pierwszy, zamiast on pierwszy. Trochę jest głupie zrobione, kurczę, teraz troszkę nawet. Czekajcie, ta ognista strzała, czekajcie. Gdzie ta jest ognista? Aha, dobra, ile ona ma obrażenia magii? Znaczy, wydatek many, 5. Okej, dobra. Jak coś? Dobre, kurde, dobra, spierdzielajmy, spierdzielać, kurde, gonią mnie, a tu skurtysyny, może coś, może pomogą mi te, jak one? Stój, śmieciu! O, ty śmieciu, jak mnie wyzywasz, ty, śmieciu, nie no, beka z nich jest po prostu teraz, dobra, i nie, dobra, nieważne, dobra, czekajcie, gdzie są te... Tu mamy, tak? Czekajcie, gdzie są te... O jest, dobra, o to mi chodziło właśnie. Kurde, przydałoby się jeszcze, wiecie co? Zwiększyć sobie tego, manę, wiecie? Manę i życia. Nie, życie to same przecież się zwiększają co poziom, zapomniałem, prawda? Tylko tyle właśnie trzeba byłoby zwiększyć, co nie? Najlepiej to ten manę najpierw, a później siłę właśnie. No ale, ale jakoś damy radę, spokojnie, spokojnie. Kilka razy z tego ognia i po nich już. Tylko mam nadzieję, że one sobie nie... No chol... No nie... Really? No nie wierzę. Oni uzdrawiają sobie życia. A to kurde synek. No nie wierzę. Ja nie dam rady z nimi, kurde, wiecie, żeby... cholera. Też kurde zrobili teraz. Czekajcie, bryła lodu. Obrażenia tyle, czekajcie, tyle. Wymagana mana 5. Aha. Duża burza ognista, nie. Bryła lodu, dobra. W kogo by to dać? Czekaj, ten jest łukiem, co nie? Nie no, beka. Pudło, śmieciu. Czekajcie, żeby ich daleko... Żeby ich daleko ten... Wow, gonią mnie. Stój, śmieciu! Wow, a to synek. Kurde, ale oni mnie odjęli. Ale oni są, kurde, ja pierdzielę. Ale to są, kurde, mocni są one. O, ja pierdzielę. Ale oni są mocni, jak nie wiem jak. Dobra, czekajcie, chwila. Czekajcie, on ma tyle żyć, co nie? Kurde, nie trafiłem. Brawo. Dobra! Wow, ledwo, jeszcze się pies odzywa, serio, cicho to. Stój, śmieciu! Kurde. Ledwo, widzieliście to? O ja pierdziele, nie no, kurde. Te bandyci to są mocni. Kurde, synki mocne są, nie? Czy
Czekajcie, sobie tak zrobię. Tofik, cicho bądź na drugi raz. Gdzie się tu wkrachmalasz? Idź stąd na razie. No to teraz nagrywam, kurde, a nie... Czekajcie, co ja sobie zwiększam? A, dobra, okej. A ta siostra jest moja głupia, kurde. Woła psa, którego nie ma na dworze. No, nie ogarniam i szczeka. Tofik, ja nie mogę. O Jezu, jakie to bez sensu takie coś jest. Nie ogarniam. Kurde, beka po prostu. Kurde, woła... Nie rozumiem, nie ogarniam tego w ogóle. Nie. Nie wiem, nie wiem, co z takim człowiekiem zrobić. Czekajcie, to tak było. Gdzie jest ten bandyta, co był tutaj? Niedawno. Ej, what the fuck? Aha. Wow, nie dam rady teraz. Fuck. O kurde. No nie, goni mnie ten kurde idiota, no nie wierzę. Czekajcie, który to jest ten? Stój, śmieciu! Zamknij mordę, dobra, będzie najlepiej, wiesz? Kurde, sam jesteś śmieciem. Ale on mocny jest, o ja pierdziele, nie wierzę. Czekajcie, trzeba ich go... Do tych farmerów trzeba go nazwać, co nie? Najlepiej byłoby... Nie wiem, czy oni sobie dadzą radę z nimi, kurde. Stój, śmieciu! Też byłoby sensu takie coś. Żeby oni nie spierdzielili. No kur... Serio? No nie wierzę. O Boże. Dobra, 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 odep się! No co za... Kutas! No nie wierzę. Dobra, przecież jest. Dobre i to. Dostał, dostał. Ej, tylko żeby nie trafić farmerów. Ej, też by było lipa. Ole, piękno go jadą. No nieźle. Czekajcie, pomogę im chociaż. Zostawi się cieszę, spokojnie. Głupi dure, uważaj. Oj, następnym razem ci przyłożę. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ty biedny. Wezmę twoją broń na przechowanie. Wezmę twoją broń na przechowanie i dobrze. O, wytrychy miał. O, sierp ktoś miał też. Pewnie temu, co dead wcześniej. Na pewno. Czekajcie, tu coś miałem przed chwilą. Leśna jagoda. To mi niepotrzebne za bardzo. Tam. Dobra, na razie może tak niebieskiego beza może nie zużywajmy go na razie. Będzie mi potrzebny na jakiś inny, pewnie też na inną okazję, o tak można powiedzieć też. Bo teraz może się przydać też ten niebieski bez na przykład teraz, jak będziemy atakować z many. Znaczy z tego niebieskiego paska, o tak powiem. Czekajcie, tu coś jest? Nie ma czego plądrować. Dlaczego? A, dobra, okej, myślałem, że kurde, dead ten, jak on się nazywa, Jezus. No chodź tu, skór. O, ty skór! On mocny jest, kurde, na pierdziele. Jest, udało mi się, kurde, ale on mocny jest. Powiem szczerze. Kurde, mocny jest. Kurde. Dobra, czekaj, kurde. Nie ma czego plądrować. Dobra, zamknij się już, kurde. Wiem, że nie ma czego plądrować, ale... Ja muszę, kurde, ich zabić wreszcie. Znaczy, zabiłem już ich, ale... Ale muszę sobie wyzbierać teraz wszystkie rzeczy, jakie tu są, w tym miejscu. Przede wszystkim. Tu mamy kogo? Tu mamy... Elvridge. Tak? Elvridge czy nie? Tak jest. Dobra, ale to zaraz, chwilunie. Dobra, i teraz tak, mamy... fajnie. Nie znam się na otwieraniu zamków.
What the fuck? Dlaczego? A no nie, włamywanie się. To jest to samo chyba co kradzież. Zresztą miałem. A skóra wilka. O, sobie sprzedamy, ale fajnie. Hej! 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 Niebiosą hej. Niech będą dzięki. A jak? Kim jesteś? Mam na imię Elvrich. Mistrz Torben powiedział, że gdzieś zniknąłeś. Ci bandyci porwali. W mieście coraz częściej znikają ludzie. Nic mi o tym nie wiadomo. Wiem tylko, co mi się przytrafiło. Co właściwie się stało? Poszedłem na umówione... Ma na imię Lucia. Razem planowaliśmy uciec w góry. Przyszedłem na miejsce. Ale próbowałem walczyć, ale bezskutecznie. Było ich więcej. Opowiedz mi o Lucii. Lucia mieszkała w dzielnicy portowej i pracowała dla tego A ja jeszcze czego tak nie widziałem. Udało mi się ich podsłuchać. Nie zrozumiałem wszystkiego, ale chyba planowali sprzedać nas w niewolę. Kurde. Dokąd plan... Gdzieś na Korinis, ale bez statku chyba. Zaciągnęli mnie na przystań przy piaszczystym brzegu. Jeden z bandytów poszedł rozmawiać z piratami. Sądzę, że bandyci ale tamci dobra, nie zgodzili dobra, się. Dobra. Bandyci zaszyli się tutaj i wyglądało na to, że nie... Dobra, okej. Gdzie jest ta... Nie tak daleko. Stań na pomość. Wydaje mi się, że przystań znajduje... Oj. Kurde. Bromor powie... No, jeśli naprawdę ukradła... Gdzie jest teraz Lucia? Rozdzieliliśmy się na rozdrożu w pobliżu farm. Bandyci powlekli ją. Niech ino. Ale jej tam chyba nie będzie. Tak mi się wydaje. Ona będzie w tym. W dolinie. Czy bandyci, którzy was porwali, mieli przy sobie większy ładunek broni? O tak! Mieli jej tyle, że uciekli w kierunku farmy. No dobra, okej. Naprawdę. A myślałeś, że co zrobię? Będziesz teraz szukał. Wygląda na to. Jeśli odnajdziesz Lucię. Zabierzesz ją do miasta. Zobaczę, co... Tak. Zabiorę ją. Zabiorę cię właśnie tam. Dobra, co ty... Niczego tu nie znajdę. Co kurde ty ogniku odwalasz? Nie wiem jak, kurde. Bez sensu. Dobra, tylko chwila, gdzie... A, dobra, na górze są przecież te... O! Widzę, że troszkę nam przybyło też tych niebieskich bezów. Fajnie. Elegancko, podoba mi się takie coś. Dobra, dalej. Dalej uzdrawiamy sobie życie. Trochę też trzeba zbierać tych. Tych roślin. Kurczę. Co tu gdzieś jakieś kolejne rośliny, czy coś? Czy czuś? Nie ma nic, nie? Wow. No szukaj. O, tu jest jeszcze. A, to ja chyba zgubiłem go wcześniej, ten mieczek, ale... O, tu mamy jeszcze dwa chyba bezy, co nie? O nie, roślina. O, roślina. To się przyda. Oj, bardzo się przyda, ludzie. No nieźle. Dobra, okej. Dobra, tylko zaraz. O, okej, dobra. Zaraz pewnie będzie drugi rozdział. Ale jeszcze do tego drugiego rozdziału to trochę nam jeszcze pozostało. Z kilka misji, może ze 2-3. Albo nie wiem, nie orientuję się za bardzo. Chyba ze 2-3. No, bierz to. No co jest? No, bierz ogniste pokrzywy. Znowu jedna z tych głupich bestii. A jak? Zgadzam się. Pięknie, udało mi się. Słabe co te kurde potworki. Powiem wam szczerze. Nie Velvricha, nie.
kurde, nie, Belbicza. Ja pierdzielę, serio. Ej! Ale kuta z niego jest. Kurde. Fuck. No nie wierzę, znowu. Dobra, za chwilę. Widzimy się. Okej, dobra, witam was po przerwie i ostatnio... Co tam ostatnio było? A, wiem, powiedziałem takie słowo ładne. Dobra, ale idziemy teraz do farmy Sekoba. Bo to był, kurde... Bo to był na ky! Ten ku. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Odłóż broń! Zamknij mordę, Elbrich! Elbrich! Co ty taki jesteś do mnie? Kurde, wróg jeden! Ach, to wróg! Oj. Weź! Kurde! Się przestraszyłem, kurde! Co to fik? O Jezu, ile tego tu jest! Bożeż! O Boże, ile tego jest tu? Oj, jaszczury! Jezu, tu... Jak ja mam grać, jak tu kurde pies leży na moich nogach? No jeju. Tofik, odezwij się. Oj. No co? Gdzie się wybierasz, mały? Ej, już uciekł, ale posiedział długo. 30 sekund! Momentalny. Chyba 30 sekund, miesza z tym. Nie liczyłem. Dobra. Co? Aha, spoko. Beka po prostu. Dobra, teraz do farmy Sekoba. Cicho bądź! No to nagrywam. Dobra, przestań już. Kurde, siostra do mnie, ja nie mogę. Fuck! Jak to można nagrać? No lol. Dobra, czekajcie, chwila. Ja się pogubiłem teraz już. Farma Sekoba. Drzwi! To tylko plotki. Kurde, drzwi nawet nie zamkną. Jak wychodzą, no. Niekulturalne, to nie? Właściwych ludzi. A jak? Dobra, idziemy dalej. I się śmieją ze mnie, że nagrywam. Bardzo śmieszne. Bardzo, ha. Po prostu śmiechłem. Dobra, idziemy dalej. Aha, i powiem wam tak. Dzisiaj właśnie sobie grałem 21 października, pewnie jutro się pojawi ten materiał. 22. Grałem sobie trochę na padzie, wiecie? W Dark Soulsa. Dark Soulsy. Tak jak niektórzy mówią. I powiem wam tak, na początku dobrze mi szło, ale później jak jest ten pierwszy tak jakby boss, ten boss z... Trzeba na niego skoczyć, tylko kurka wolna, nie ogarniam w ogóle jeszcze tego sterowania tak za bardzo. Ale też nie wiem jak skoczyć, bo mam taki pad, jak ktoś chce sobie ogarnąć go. To jest Esperanza właśnie, taki jakiś EG106. Jak ktoś... Może, to niech napisze, jak skonfigurować właśnie w ustawieniach tej gry właśnie, bo ja za bardzo nie umiem. Znaczy, bym umiał, ale nie da się w ogóle, nie da się tego ustawić. Właśnie nie wiem, czy to jest wina gry, czy wina pada, nie wiem, ale padem można grać, ale to, nie, wina na pewno gry jest, bo coś tam nie da się ustawić. A na przykład na klawiaturze to da się ustawić, a na tym... No, nie da się na tym padzie, nie wiem. Bo to jest taki normalny pad, wiecie, do PC-ta właśnie. I może on być tak do PS2 i chyba trójki, tak mi się wydaje. Do czwórki chyba nie. Mniejsza z tym, ale to właśnie też do PC-ta może być i... W ogóle, taki dziwny pad. Na początku w ogóle mi nic nie działało. Bo jeszcze na tym właśnie systemie jeszcze, na siódemce, tylko inna była... Znaczy na tym pierwszej... Jakby pierwszy raz, jak był instalowany ten system, no świeżo już, to było wszystko znaczy, po roku czasu, jakoś tak źle było, wiecie? A później jakoś tak było już
Było już właśnie... Było już właśnie tak, jakoś tak lepiej było. Czekajcie. Czego ja jestem znowu? I what the fuck? Dlaczego? Coś tu jest... Dlaczego jestem znowu w tym samym miejscu? I what the fuck? Dziwne. Czekajcie, ja jestem w tym samym miejscu czy nie? What the fuck? O co tu kaman? Czekajcie, farma jaka? Farma Sekoba. Sekob. Czekajcie chwilę. Bo ja się pogubiłem normalnie teraz. Kurde, dlaczego znowu jestem w tym samym miejscu? What the fuck? Trochę dziwne. Czekajcie, farma Sekoba, Sekob. Czekajcie, sobie muszę przypomnieć teraz. Farma Sekoba. Kurka wodna. Kurde, nie przypomnę sobie teraz. Kurde, nie wiem. Oj, co ja to robię, serio? Kurde, się jeszcze drotam w kuchni, ja nie mogę z takich ludzi. Drzwi! Ja nie mogę, nawet nie mogę posłuchać. Zamknijcie te drzwi! Kurde! Nie posłuchają się mnie. Kurde! Zaraz sam pójdę zamknąć to. Zaraz wracam, chwila. No. Kurde, jeszcześmy podały kable. No kurde, widzicie, zamknęli drzwi. Jak podszedłem, zamknęli, a jak nie... A to jest Bengar! Ja w nie mogę, a ja kurde głupi łażę jak... Jak nie wiem jak... Mnie nie musisz głupi jestem teraz, kurde. What the fuck? Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. No po prostu... Pójdziesz mi stąd! Mnie nie musisz o to pytać. Drzwi! Kurde! Zaraz widzimy się. Dobra, okej, witam was. Po prostu. Po krótkiej przerwie. Było źle, bardzo źle było wcześniej. To jest przerwą. Kurde, wkurzyłem się po prostu. Wkurzyłem się na siostrę. Bo cały czas gada i gada. A to tak jest wkurzające, że nie chcę tak jakbyś i sam mówił. Wiecie, że on gada, kurde, co nymfo i tak dalej, i tak dalej. Kurde, to jest trochę... niekulturalne. Samemu się gra, a nie kurde, z kimś gadać i się gra. A tak właśnie kiedyś było przy Wiedźminie, właśnie przy kilku odcinkach, ale nie słychać tego było za bardzo. I może z drugiej strony dobrze się stało, że nie było nic słychać. Ale szybko się skończyła ta seria. Nie wracamy już do tego. Już do tych spraw z Wiedźminem. Będzie dopiero w trójce. Będziemy grać pewnie. Trójkę właśnie. Okej, idziemy dalej. Ale też trochę dziwne, powiem wam też z tym padem właśnie, że on inaczej pokazuje, a inaczej się kurde, inaczej chodzi nim. Bo i myślałem, szkoda, że nie pokażę wam teraz w kamerce, wiecie, tego. Bo ja myślałem, że chodzi się takimi czterema przyciskami, co nie? A się chodzi jednak właśnie tymi takim, jak to się nazywa, Jezu, takie coś okrągłe, taka kulka w środku, nie wiem jak to się nazywa teraz. Taka kulka właśnie i atakuje się na przykład jedynka, dwójka właśnie, LR właśnie tym się atakuje, myślałem, że się atakuje tym, wiecie? Jak to się nazywa, Jezu. Tymi czterema takimi kolorowymi przyciskami, że jest takie kółko, krzyżyk, prostokąt i trójkąt. Myślałem, że tym się atakuje, co nie? A to jednak tym R1, R2 właśnie. To trochę jest... Trochę jest trudne, wiecie? Bo się... Nie ogarnia się tego. Czekajcie. Żebym się znowu nie pomylił, wiecie? Chwila. Bo tam się idzie do Korinis, prawda? Do gospody, do przełęczy, do Korinis. Właśnie tędy się idzie.
Właśnie, to tędy się idzie jednak do farmy Sekoba, no tak. Znowu się pomyliłem, kurczę, mój błąd znowu, ej. Ja już tyle razy byłem przy tej farmie i jeszcze się, kurde, mylam, wiecie? No bo to... Mało się było w tych miejscach, wiecie, przy tym... Albo, nie, jednak dużo się było w tych miejscach, ale... Ale można się pogubić też, tak czasami. Czasami się można pogubić, ale nie za każdym razem. No się nie wiem, jak to będzie, kurde, w tym, w Dark Soulsie, jak będę nagrywał. Może będę, nie wiem. Bo na początku to łatwa ta walka jest. Z tymi kościotropami, czy jakoś tak. Ale później z tym bossem to ja, kurde... Chyba z 3 razy zaatakowałem go i... Padłem po prostu, padłem. W ogóle ten Dark Souls to jest takie... Się do tego zabrał. Taka... Według mnie trochę dziwna gra, wiecie? Taka chora według mnie. Taka dziwna w ogóle, tam nic... Tak... Inaczej bym się do tego nic zabrał. Się nie dzieje właśnie. Nic się nie dzieje po prostu, nic. Nic a nic. W Gothiku się chociaż coś dzieje, albo w Wiedźminie, ale w tym w Dark Soulsie... To tylko... się przemieszcza się z lokacji do lokacji, z lokacji do lokacji i tak dalej, i tak dalej. I tam są tylko... tam chyba kilka bossów jest do tej gry. Ale... Właśnie sterowanie tym jest... głupie, po prostu jest głupie. Głupie jest bardzo. Czekajcie, tu mamy płaszcze, ta? Czekajcie, wezmę sobie tak, zrobię. Znaczy nie to. A to też sobie założymy. No szukaj, co tam znalazłeś, mój drogi. No chodź. Kurde już. Poszukaj. Poszukaj wszystko. Dobra, no szukaj. Kurde, trochę to jest wnerwiające te szukanie, wiecie? Tego czegoś. O, tu coś mam. O, roślinka, fajnie. Kurde. Muszę iść pierwszy, zamiast on pierwszy. Też trochę chore. Mhm. Och. Dokąd jesteś? Jeżeli... Spier... Skoro... Dziękuję. 5 sztuk. O Jezu, bardzo dużo. O! Ty! No po prostu się mnie posłuchał, ognik. Ej, albyś poczekał może. Ale mnie się posłuchał teraz, widzieliście to? No szukaj, 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 ognik, szukaj, kurde. Nie wkurzaj mnie nawet poszukaj teraz. Poszukaj. No szukaj, szukaj, co za kurde. Nie lubię tego teraz. Nie wiem dlaczego, czy się gra zbugowała, czy co. Cholera wie. Co żeś tu znalazł? Nic nie znalazłeś. Się opierdzielasz tylko, co nie? Mhm. No szukaj, Jezu, tej rzeczy, co mam znaleźć w Piruny. Tam są gobliny, co nie? Czy to kościotrupy? Szkielet goblin. Aha. Szkielet goblin. Gobliny są słabe. Ale one są szybkie, kur... Ja pierdzielę. Jezusie! Oczep się, ty pawianie! Kurde, spier! Znowu jedna z tych głupich bestii! Zgadzam się. Jezu! No po prostu... Po prostu... No chodź! Wow! Wow, wow, wow! Spierdzielaj, goblinie! Ale ku... Dobrze! Pięknie wam idzie, bardzo pięknie. Jezu, jeszcze tu... No, po prostu... No, kur... Nie wierzę. Po prostu oczom moim nie wierzę. No, kurde. Jak? Jak to się mogło stać? No, ja tego nie wyobrażam sobie. Kurde! Wkurzające jest takie coś. Bardzo. Dobra, jeszcze raz idziemy. Nie będę się już denerwował, bo... Kto się denerwuje, ten
temu później goła boli, co nie? Nerwy w konserwy, tak się mówi, kurde, a nie. To i to tak się zalicza. Głowa później boli po denerwowaniu się właśnie. Albo po wkurzeniu się na kogoś, tak jest, tak. Każdemu tak jest. Dobra, okej. Kurde, trochę długa jest ta misja nawet. Na dwa odcinki pewnie będzie teraz. Kurde, muszę jak najszybciej tam dojść, wiecie? Kurde, zaraz mnie chyba coś weźmie, jak ja tam znowu nie będę. Znaczy, znowu mnie tam nie będzie. Ale teraz właśnie jest... nie wiem, jak zobaczyliście ostatnio, to już było już dawno, z rok może już tak będzie konkretnie. Jak zauważyliście... Nie na moim kanale. Mi chodzi teraz o właśnie granie na padzie. Jest takich kilka powodów, dlaczego grać na nich, dlaczego nie. Na pewno można grać ani dlatego tak, dlatego że jest łatwiej. Łatwiej jest później właśnie, znaczy łatwiej jest na tym padzie, bo jest mniej przycisków, co nie? A na klawiaturze jest, no po prostu jak widzicie, dużo, dużo po prostu. Tam jest kilkanaście tych klawiszy, co nie? Ale na padzie też jest łatwiej, też jest mniej właśnie, ale też, no... Większość ludzi gra teraz na padach, wiecie? Bo jest wygodny w ręce, wiecie? Może sobie na przykład, nie wiem, położyć się na plecach, znaczy na brzuchu i grać, a na klawiaturze, no... Nie położysz się, co nie? Możesz tylko gołę położyć na niej, ale i tak by było niewygodnie, co nie? I właśnie też... Co te powody? Tam jest kilka tych powodów. Już wiadomo, tak, nie za bardzo ufać. Pamiętam już ich. Nie musisz mi tego mówić. Ale na padzie dużo osób gra. Bardzo, coś bardzo dużo, prawda? Bardzo. Znaczy takie gry, wiecie. Na przykład takie... no wszystkie praktycznie. Praktycznie, nawet... Nie, w stare to tak... Stare za bardzo... Nie. Ludzie nie grają w takie stare, wiecie. Na przykład, nie wiem jak jest z Falloutem, wiecie. Nie wiem właśnie jak jest z Falloutem, czy Fallout... Wiem, znaczy na pewno czwórka działa, ale trójka... Nie wiem. Nie orientuję się za bardzo teraz. Bo na pewno w Wiedźminie na pewno... da się grać padem w dwójkę i trójkę, a w jedynkę... Nie wiem czy się da, nie wiem, nie orientuję się teraz za bardzo, bo ja na padzie nie grałem właśnie w te dwie części. Właśnie sobie kupiłem ostatnio tak... sobie zobaczyć, czy wszystko działa. Wszystko działa właśnie pięknie, tylko... Na przykład niektóre gry właśnie na początku mi nie działały. Na przykład ten. Wszystkie praktycznie. O, tu coś znalazłeś, co nie? Dobra. Szukaj dalej, szukaj tego, co masz znaleźć, wiesz? Kurde, przydałoby się teraz zabić te polne bestie. Chyba tak zrobię sobie. No chodź tu, chodź, bo tam... Kurde, gdzie żeś spie... Fajnie. Nie wyobrażam sobie, wiecie, w co grać na padzie? W FPS-y, wiecie, w strzelaninki. Nie wiem. Nie wyobrażam sobie grać. Czy to w RPG można grać? Kurde, mocne to, ja pierdzielę, nie! Oczep się! No atakuj, na co czekasz? Ale frajer. Widzicie jak... Znowu jedna z tych głupich bestii! Dopiero żeś oprzytomniał się, chłopie. No chodź! No chodź, paskudo. Dobra. Oczepiliście się ode mnie? Jedna cholerna bestia mniej! Czekajcie, niech sobie ten bronko pójdzie stąd, bo ja nie wiem czemu dawałem kasę, czy... Dokąd jesteś? Przecież już ci działałem już! Ale frajer, widzicie? Niczego tu nie kurde, znajdę. Lichwiarz po prostu, lichwiarz. Kurde. Pewnie każdego człowieka zaczepia. Na pewno. Czekajcie, bo nie mam kurde... O, wow, fajnie. Nie mam many.
po prostu pięknie, fajnie. Dobra, pięknie. Czekajcie, sobie zużyjmy. A, dobra, już, dobra, okej. Gdzie jest ten nasz? No, ognik. Jesteś ognik? Jesteś, dobra. Kurde. Wyobrażam sobie... Za nazwiskiem, wiecie? Ognik, kurde, bo jest takie nazwisko. Trochę dziwne. Ale mniejsza z tym. Nie, oczep się ode mnie. Nie, kurde, nie, tylko nie to. Fuck. Czekajcie, gdzie one są? Jeszcze tu ktoś jest? Szkielet, goblin, ognik, szkielet. Kurde, boję się ich. Ja pierdzielę, nie, nie wierzę, nie wierzę. Jak ja mam ich zabić, kurde? Nie wiem. Nie wyobrażam sobie takiej walki z takimi pedałami jak one. Widzicie jak atakują? Kurde, ale synki, no nie wierzę. Kurde. Frajerzy jedne. Nie wyobrażam sobie... No! Kurde, co ja zrobiłem najlepszego? Ja pierdzielę, nie wierzę. Jezusie. Serio? Dobra, jak ja tam dojdę, będę wznawiał nagranie. Okej, witam was bardzo serdecznie po przerwie i tak, doszedłem już tutaj właśnie do tego miejsca. Okej, poszukaj. Dobra, szukaj wszystkiego, co znajdziesz. Proszę cię, kurde, ognik, proszę cię, znajdź tego. Znajdź wszystko, co potrzebuję, proszę. I teraz tak, kurde. Żebym zabił te... Te walone, kurde, wiecie? Te kurde, te gobliny, wiecie? Najgorsze, co według mnie. No chodź tu. Kurde, jak mi zabiście, ja... Nie wiem, cholera wie. Cholery można dostać tylko, wiecie? O, długo oni mnie, serio. O Boże. Znowu jedna z tych głupich bestii. Ale jak to fajnie wygląda. No chodź. Dobrze. Pięknie, dobrze, udało wam się, yeah. No, takie coś mi się podoba. Dlaczego atakujecie ten... Ja nie jedna mogę. Cholerna bestia mniej. What the fuck, serio? Nie wierzę. Nic tu nie ma. Dokąd więc się udajemy? Spierdzielaj. Bierze... Dobra, masz, kurde, masz jeszcze 5 sztuk złota, bo jeszcze... Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. To stanie ode mnie i co będzie? I będzie lipa, co nie? A ja nie chcę. Znaczy ja dostanę od niego, no tak można powiedzieć przecież też. No gdzie ty jesteś? Ej, ognik. Gdzie on jest? No jest tu. Oj, dobra, kurde, nie wiem. Trudne jest te znalezienie tych bandytów, to znaczy te zabicie tych... Tych głupich, kurde. Jest tu jeszcze jeden ten goblin? What the fuck? Nie ma tego goblina? Ale beka. No nieźle. Dobra, szukaj, szukaj tego, co mam znaleźć, proszę cię. Ziomuś. Znaczy, tam jeszcze jeden jest szkielet. Tu coś... O Boże, serio? Kurde, jak ja ich nie cierpię, tych padalców, ja nie mogę. Really? Oj, osłuj się. Jeszcze bliżej się nie dało. Ja pierdzielę, nie wierzę. To jest takie denerwujące. Boże. Dobra.
kurde, jeszcze zaatakują tego. Jeden taki, serio. Kurde, jaki dźwięk, ja nie mogę. A tu jeszcze jeden zastosz szkielet. No tak u szkieleta, no tak u, bo kurde. Ale to są... Nie no, beka. Kurde, już zabili osobę, jakąś babę znowu, ja nie mogę. Jezusie. A beka, trzy osoby już zjedły, serio? Baltazar jakiś też. Nie no, beka po prostu. O, ja nie mam... O kurka. Ja sobie nie zwiększy... Znaczy, nie... Many nie mam też. Dobra. Kurde, czy wy... Nie dacie rady go zabić? Ja nie mogę... Ale wy jesteście głupi, ja nie mogę. Czekajcie, wezmę to od nowa. Atakują tamto. Chodź, chodź tu. Ognik, chodź tu, szukaj tego czegoś. Co tu jeszcze jest? A. Dobra, szukaj tego, tej rzeczy, to szukać, jeju. Tu masz jeszcze, tu jest jeszcze jedna rzecz. Tu coś? Aha. Poszukaj. Chodź za... Dobra. Właśnie, chodź za mną, będzie najlepiej. Kurde, tutaj jeszcze powinna być jakaś broń, tak mi się wydaje, tylko krwopijca, to ta tam mniejsza z tym. Krwopijca, jeszcze coś tam, czy coś. Poszukaj. Dobra. O, strzałę, what the fuck? Strzała, serio? Beka. Ej, gdzieś ty polazł? Kurde, synek. Tu jest jakaś broń? Ziele lecicze, macuga i chyba się ognista pokrzywa jeszcze jest. O kurde, znowu szkielety. Really? No nie, nie gadaj, że ja tam mam iść. Pałasz mam, dobra, pięknie, teraz... No... Co jest? What the fuck? Co się tam znalazł znowu tam za tymi krzakami? Coś się znalazł? Miksturkę. No, nieźle, powiem. Kto tu w ogóle leży w tym, przy tym, tym... Serano Ukara. Strażnik wieży jakiś. No co jest? Poszukaj czegoś. Potrzebuj... No dobra, szukaj. Kurde, nie wiem, mam oddalić się od tego czegoś, czy co? Nie wiem, kurde. Jest takie wkurzające. O, mam obóz. Ha, ha, ha. Beka. No i elegancko. Dobra, fajnie. Znaleźliśmy kolejny. Ten właśnie jest ten drugi obóz. Co kazali mi go... znaleźć. Pięknie. Ile tam osób jest tych, tak przede wszystkim? Czekajcie, tam jest jakieś... Aha, okej, dobra, fajnie. Tylko... O kurde, nie, tylko nie to. Nie, nie, nie. Jest, dobra, udało mi się wejść na... Fuck! Czekajcie. Jakby to zrobić, żeby oni nie... Żeby oni mnie nie zabili. Kurde, też trochę to lipa byłaby. Doigrałeś się. Kurde! Fuck, serio. Oh my god. Jezu, ile tych strzał tam. What the fuck? Jezusie. Fajny dźwięk. Nie no, beka po prostu. Fuck.
Ale oni są mocni, kurde, ja nie mogę. Mocni to jak nie wiem jak. Serio. Kurde. Czekajcie, który ma... Doligrałeś się. Chodźcie ty obydwóch, chodźcie tu, o kurde, nie, tylko nie to. Fuck, murzy mnie goni, ale beka. Uciekaj! Gdzie? Najszybciej jak tylko gdzie? Potrafisz! Gdzie mnie? Kurde. No nie! Głupie szkielety, no fuck. Ja nie mogę, kurde. Jezusie, nie wierzę. Kurde, mocni są oni, powiem wam szczerze. Ile ich tam jest? Trzech? Dziwne. Czwórka bandytów, jak tu tylko widzę trzech, kurde, no what the fuck, nie ogarniam tego też. Doigrałeś się. Pięknie, dostał chociaż. No, to mi się podoba taka walka. Bardzo. Nie wiem, czy mnie ktoś będzie gonił teraz, kurde, też problem byłby. Czekajcie, szybko. Dobra, pięknie. Ognik, dobra. Jest, padłeś, kurde. I nie powstaniesz. O Jezusie. Oj, nie atakuj mnie, proszę cię, nie. Kurde, jeszcze mi noga zmilkła, no fuck. Ja nie lubię, jak noga mi milknie. A Jezusie. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! No chodź tu, frajer. O Jezusie! Jak ja się przestraszyłem go! What the fuck? Nie, tylko nie to. Nie no, murzyn mnie goni kolejny, murzyn! Uciekaj! Jezusie. Najszybciej jak tylko potrafisz! No chodź tu. O Jezus. Nie, murzyn mnie goni, serio. O Jezusie. Nie. Uciekaj! Nie. Najszybciej jak tylko potrafisz! No chodź tu, frajerzy. Gonie mnie, kurde. Co za... Boże, nie, tylko nie to. Wow, dał radę. Czy nie dał rady, kurde, właśnie nie wiem. Wow, kurde, co się dzieje? Jezus. Głupi dureń. Głupi dureń. Tyle na ten temat. Dobre. Dobrze powiedział. Zgadzam się. Ty frajerze, nawet złota nie masz. Ho, jakie teksty. Lepiej się zaopiekuję twoją bronią. O kurde, no nieźle. Ty frajerze, nawet... What the fuck, kim ty jesteś? Farmer? Aha, dobra. Nawet złota nie masz. Dobre teksty są nawet. Dobra. Filunia, tak? Tak, premia punktów, dobra, pięknie, kurde, dużo tego jest, tych rzeczy jest bardzo dużo tutaj, kurde, aż nie wiem, za co się wziąć, znaczy, którą mam zużywać do jedzenia, kurczę, dużo jest tych rzeczy. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć!